Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka i mam 1 000 000 złotych długu. Nie są to moje jedyne problemy. Takimi słowami przywitałem się z Kamilą Rowińską kilka lat temu na pierwszym coachingu. Jak do tego doszło, opowiem właśnie teraz. Już jako dziecko interesowałem się przedsiębiorczością. Patrzyłem, jak mój wujek prowadzi sklep z materiałami papierniczymi, jak mój tata handluje truskawkami. Sam jako dziecko trochę handlowałem truskawkami, trochę ołówkami, zbierałem ślimaki i je sprzedawałem. Dorastając, grałem na imprezach jako DJ i jeszcze jako osoba niepełnoletnia działałem już w marketingu sieciowym w pierwszych strukturach MLM-owych. Później otworzyłem razem ze wspólnikiem pierwsze biuro kredytowe, później kolejne biura kredytowe, franczyzę Skoku, wypożyczalnię strojów karnawałowych i sklep ze zdrową żywnością. Szło nam wszystko pięknie, super i czego się nie dotknąłem, to ozłociłem. Zapomniałem tylko o księgowości. Wtedy okazało się, że mam ponad 500 000 długu do zapłacenia do samego Urzędu Skarbowego, później ZUS-u i kolejnych instytucji takich jak banki, rodzina, telekomy i tak dalej, więc tych zobowiązań było na ponad 1 000 000 złotych długu. Wtedy trafiłem do Kamili Rowińskiej. Co jej powiedziałem? To już wiecie. Jak zaczęliśmy razem pracować? Zaczęliśmy od coachingu, od tego, żeby zacząć pracować nad tym, co się u mnie wydarzyło. Wyjechałem do Krakowa, mieszkałem przez pół roku na zapleczu wypożyczalni strojów karnawałowych, a po pół roku, kiedy wróciłem do prowadzenia tego, co potrafiłem, czyli otworzyłem biuro kredytowe. Teraz informacja dla osób, które mnie znają już dłużej, to nie jest ten sam Polar, w którym wtedy chodziłem cały czas, natomiast jako rekwizyt jest przygotowany. To, czym się zajmowałem i to, co robiłem w tym czasie, to właśnie coachingi i szkolenia u Kamili Rowińskiej. Kamila zaproponowała mi pierwsze szkolenie z asertywności. Ja uważałem, że jestem taki super asertywny, odmówiłem jej. Na szczęście miałam szkolenie z budowania zespołu, na które się wybrałem i już wtedy wiedziałem, że muszę brać udział w wszystkich kolejnych szkoleniach, które Kamila prowadzi. Chodząc na coachingi, chodząc nadal na szkolenia, jak trzeba było, wysyłając pracowników na szkolenia, ażeby nadal rozwijali się i żeby firma rozwijała się w takim tempie, jak mnie interesuje, rozwijałem kolejne biznesy. Wtedy, jako pierwszy, pracowałem w biurze kredytowym, zacząłem rozwijać swoje biuro kredytowe. Chwilę później otworzyłem spółkę oddłużeniową. W międzyczasie otworzyłem spółkę, która była porównywarką finansową online. Na podstawie tych dwóch firm otworzyłem spółkę oddłużeniową, mając już doświadczenie i widząc, jak dużo osób nie może dostać żadnego kolejnego finansowania. Kolejne rzeczy, którymi się zajmowałem, to była spółka windykacyjna, dlatego że wielu naszych klientów miało problemy i komuś nie płaciło, dlatego że ktoś im nie zapłacił, więc tutaj było źródło problemu, tak powstała spółka windykacyjna. Zaraz za nią powstała spółka, która zajmowała się windykacją międzynarodową, a na potrzeby wszystkich tych biznesów, a właściwie klientów tych biznesów, powstała kancelaria prawna, która do dzisiaj funkcjonuje i która wspiera wszystkich tych klientów. Wtedy przyszedł też czas na inwestowanie, zacząłem inwestować w nieruchomości, ale też zainwestowałem w wypożyczalnię strojów karnawałowych, zainwestowałem w treningi personalne z elektrostymulacją i w internetowy sklep z używanymi płytami winylowymi. Dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że ja doradców i coachów nie oceniam przez pryzmat tego, co robią, ale co osiągają ich klienci. W jakim miejscu jestem dzisiaj? Dzisiaj? Dzisiaj jestem w innym miejscu. Postanowiłem zrobić porządki. Niektóre biznesy sprzedałem, inne zamknąłem, innymi po prostu postanowiłem zrobić porządek. O tym i o wielu innych historiach możecie przeczytać w książce, którą napisałem razem z Kamilą, Coaching Wart Milion. Natomiast to, czym teraz się zajmuję, jest to rozwijanie spółki mikroleasingowej. Wspieram fundację Mam Marzenie, w której to jestem w loży eksperckiej i mam przyjemność uczestniczyć w regularnych spotkaniach w celu rozwijania tej fundacji. Buduję cudowną rodzinę. I pamiętacie, jak powiedziałem Wam na początku, że wszedłem do Kamili i powiedziałem, że mam 1 000 000 złotych długu, ale nie są to moje jedyne problemy. Miałem też inne wyzwania. Miałem dużą nadwagę, miałem problemy ze zdrowiem, przede wszystkim problemy z relacjami, ze znajomymi, z rodziną. I to, do czego doszedłem w całym tym czasie, to oprócz biznesów, to naprawa wszystkich tych relacji, zbudowanie wartościowych relacji ze znajomymi, z rodziną, zadbanie o swoje zdrowie, poprawienie sylwetki i to jest to, z czego też jestem dumny w całej tej drodze, którą razem przeszliśmy. Nagrywam to wideo, żeby podziękować. Podziękować Kamili za to, że widziała we mnie wtedy bardziej wartościową osobę, niż ja w sobie widziałem. Za to, że wierzyła we mnie, kiedy mi tej wiary brakowało. Nie za to, co mam, ale jaki się stałem, żeby do tego wszystkiego dojść. Za cudowne relacje z znajomymi, za wspaniałe, świetnie rozwijające się biznesy, za zdrowie lepsze i poprawę sylwetki.
Za to, że cudownie buduję rodzinę, mam cudowną żonę, cudowną córkę i niebawem syna. Dzisiaj przyszedł czas na spłatę długu. Innego długu. Długu edukacyjnego. Długu u Kamili, który zaciągnąłem, szkoląc się u niej, edukując się i wychodząc z tych wszystkich problemów przy jej pomocy. Dzisiaj sam prowadzę doradztwa i właśnie zaczynam szkolić ludzi z rozwijania biznesu, z rozwijania swoich firm. Dzisiaj to ja jestem w stanie pomóc innym osobom wyjść z takich problemów, rozwijać swoje biznesy, rozwijać swój marketing i regularnie każdego dnia rozwijam swoje biznesy i wspieram innych przedsiębiorców w tym, żeby rozwijali swoje biznesy. Dziękuję, Kamila.